Zapraszam na kanał ProGarage, tam znajdziecie bardzo dużo poradników, informacji oraz ciekawych filmików. Załączam link w opisie wideo. Witajcie. Po chwili przerwy w pracach przy skuterku. Dzisiaj zamontowałem części, które mi ostatnio przyszły. Także udało się skuter odpalić. Zaraz Wam pokażę, jak on chodzi, jak odpala. Wspomnę tylko, że był wymieniony cylinder, tłok, pierścienie, głowica, zawór membranowy. Odnowiona instalacja, miejsca, gdzie była poprzypalana. Zaraz Wam pokażę, jak w tej chwili odpala. Odpalamy go na kopkę, także klapan jest włączony. Uwaga. Silnik nam odpala bardzo przyzwoicie. Nie trzeba tutaj kopać za wiele razy. Dzisiaj jeszcze go całkiem nie będę skręcał ze względu na to, że chcę jeszcze go potestować. Czy wieczorem jeszcze go odpalę, zaraz zobaczę. Jutro będziemy się zajmować montażem całego skutera. Także też będzie coś wrzucone. Dzisiaj pewnie tak wrzucę na szybko tylko ten filmik. No więc jeszcze raz go spróbuję odpalić z ręki. Widzieliście, nawet nie muszę kopać nogą, starczy, że patrzcie sami. Obroty troszeczkę może jeszcze do wyregulowania są, ale to po tym, jak już go zagrzeję, poskładam, troszkę nim może pojeżdżę. No i mam nadzieję, że nie wyjdą nam jakieś jeszcze tutaj dodatkowe problemy. O, jeszcze z rozruchnika spróbować? No to spróbujemy. No, nawet na samym akumulatorze też nam odpali. Trochę tu mi się nadymiło. Kurczę. Ale przeżyjemy, zaraz wietrzymy sobie garaż. Duże drzwi są, to się przewietrzy. Trochę świeżego powietrza trzeba tu wpuścić, bo się zaraz tu uduszę. Także widzicie. Jeszcze raz. Że tak powiem, prawie na ostatni ząbek. Elegancko nam odpala. Także jestem zadowolony. Potem będę skręcał. Nagram coś może jeszcze z jazdy. No ale to potem. Na razie to tyle. Łapka w górę. Subskrybujcie kanał. Pozdrawiam wszystkich. I do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, hej, cześć.